Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Witam na Bez Dubli, kolejny odcinek. Przypominam, konwencja Bez Dubli to moja praca, sauté. Cześć. Dlatego z grudnia, trochę postał. Dam wam link w opisie filmu, do filmu z grudnia. Dlatego, który nie przeżył transportu, wypadł panel. Tu się niewiele stało, natomiast połamały się elementy pod tytułem... To już przyszło, słuchajcie. Ułamane są, nie wiem, gdzieś posiałem ten stary ułamany element. Ułamane jest ucho. Plus tu w panelu chyba ten uchwyt jest ułamany. Może pokażę wam to z bliska. Ten chyba. No mniejsza. W każdym razie nie dało się tego złożyć. Wiadomo. Tak ma to wyglądać. No i co? I się bierzemy. To na razie na bok. Nie ma gdzie położyć, słuchajcie, bałagan, dużo pracy. Tacka na bok. Jedziemy z gościem, jedziemy z gościem. Trzeba się pozbyć panelu, ale parę rzeczy wam przy okazji pokażę. Bardzo często to pytacie, mimo że o wylewce już film był. Już film był. No i ważne, co ważne, bardzo ważne. Jest. Mam zamiar się, nie piłem jeszcze, naprawdę. Mam zamiar się dzidy, z tej dzidy napić. Moglibyśmy to zrobić nawet bez naprawy, bo ten ekspres działa. Przypominam, tu była wymieniona ta końcówka, to była podstawowa usterka tego ekspresu, pęknięta końcówka złączka grzałki, co ja tak szybko mówię. Ale co? No ale zróbmy już ten panel. Nie jest to taka prosta rzecz. Pytacie o to często? Tak jak mówię, był już live o tym, jak rozebrać wylewkę. Te maskownice pseudochromowe się ściąga. One z reguły są bardzo brudne w środku, jak widać, słuchajcie. Tę drugą, tą drugą również. Mamy to. Teraz ten cały plastik, o, tu wam idzie do góry. No i to trzeba nagiąć rzeczywistość, słuchajcie. Tak z wyczuciem, o, jest taki element. Widać, sypie się. W środku jest podobnie. Na ten moment tyle. Nowa część wygląda tak. Przy okazji, jak macie nową część, no to macie wzornik. Rozkminiałem przed chwileczką, żeby tutaj nie przedłużać, chociaż robię to pierwszy raz, słuchajcie. No widzicie, tu jest wszystko zamaskowane. Widzimy, że tu jakieś są dwa wkręty, więc pewnie są pod tym. I tu są miejsca, należy obstawiać na zatrzaski. Ja znalazłem kawałki plastiku, jak pamiętacie, na tym filmie z grudnia. Chyba to było dzień przed Wigilią, słuchajcie. Tak, bo byłem wtedy u wielkiego elektronika. Akurat się zrządzenie losu, mam tą koszulkę. Porządne koszulki. Byłem u wielkiego elektronika dzień przed Wigilią na live'ie i tego samego dnia leciał film z tym ekspresem właśnie. Trochę to trwało, bo nie mogłem tych plastików dostać. Ten przyszedł szybko. Na to jakoś długo, słuchajcie, czekałem. Albo odwrotnie. Nie pamiętam. No mniejsze. Mamy komplet. Końcówka już jest wymieniona. Ten ekspres robił kawę. Spieniał mleko. No tylko tu wisiało łamane to sprzęgiełko. Więc lecimy, słuchajcie. Nie wiem, na ile to będzie widać te zatrzaski, bo tam jest strasznie czarno w tym ekspresie. To są takie... Ach, zdejmę to, zobaczycie. Bo ja już mam to na wyczucie tutaj wyczute. Na wyczucie wyczute. Ta listwa schodzi. Tu trzeba podginać te zatrzaski palcem. To jest strasznie cienki plastik, słuchajcie. Strasznie cienki. No. Już wiem, skąd znalazłem tą zawleczkę, bo już tu zajrzałem. Ten kawałek plastiku, który znalazłem na filmie 23, to był ten zaczep. Wielka krzywda się nie dzieje, nie będziemy wszystkiego wymieniać. Te plastiki wbrew pozorom tanie nie są. No i tyle. I to sobie tylko sprawdziłem dzisiaj, słuchajcie, jak to zdejmować, żeby tutaj siary nie było, wiadomo. No i to nam wchodzi tu, tak? Ale to za chwilę. Bo jeszcze... Aha, tu nam zeszło wszystko. No i teraz jest zagadka, jak ściągnąć to. Czy muszę ściągać wylewkę? Nie robiłem tego wcześniej, przypominam. Spróbujmy. Ten panel wisiał wtedy, nie wiem czy pamiętacie. I teraz bardzo chciałbym go wyjąć z powrotem. Tylko nie pamiętam, jak on tu siedzi. Muszę sobie, słuchajcie, zajrzeć. Nie pamiętam. Nie pamiętam, a jak nie pamiętam, to miękki plastik. Nie używajcie tutaj żadnych zatwardzeń. Bo, no żeby tego nie pokruszyć, nie połamać. Bo i tak ten panel musimy wyjąć. On oczywiście, jak nie było takiej potrzeby, to wylazł bez problemu. A teraz wyleźć nie chcę, słuchajcie. Już mam stępione te plastiki, ale to jest wszystko tak miękki plastik, że... A widzę tu już zatrzaski. Tu jest jakiś.
Pewnie będzie tu. Tu jest jakiś, kurczę, nie pamiętam. Nie pamiętam, zabijcie mnie, nie pamiętam. Na pewno to się da zrobić jakoś od środka. Dlaczego ty teraz nie chcesz wyjść, jak tak ładnie wypadłeś w paczce? Oczywiście żartuję. Wiecie, jak się coś robi pierwszy raz, to trzeba włączyć duszę badacza, żeby tego nie uszkodzić. Najlepiej to może... A może podejdźmy do tego, słuchajcie, od innej strony. Spróbujmy wyjąć cały ten panel, tylko dla pewności, żebym ja tu czegoś nie wyrwał. Wypnijmy sobie, czemu ta elektronika lata. Ja elektroniki raczej nie wykręcałem, słuchajcie. No nieważne, no lata to lata, przykręcimy. A może? Nie, no nie przypominam sobie, żebym wykręcał elektronikę. Po co miałbym to robić? Ty, ależ ciężko siedzi. Czy to jest wlutowane? Nie chyba. Żebym ja nie wyrwał gniazda, słuchajcie, to by była siara. No dobra, to ja nie będę za to szarpał, strasznie ciężko wychodzi. Wiecie, jak coś nie idzie... Denerwuje mnie, że ta elektronika tak lata tutaj. Zaraz ją przykręcimy. Jak coś nie idzie, słuchajcie, nie ciągnijcie na siłę. Prawdopodobnie tutaj nie jest ten problem, że... Tak to było? Aż mi się wierzyć nie chce. Nie jest ten problem, że... Okej, okay, wszystko jasne. Że to nie jest gniazdo, ale no nie idzie, wyrwę i po temacie trzeba zamawiać elektronika jakiegoś, żeby wam to ogarnął. No a trzeba mieć gniazdo, wiecie, no, dorabianie sobie roboty. Przykręćmy tą elektronikę, bo ona nie może tak latać, zaraz o niej zapomnę przy uruchamianiu, coś tu się przesunie, coś tu się wysunie. No i będzie nam wszystkim, a przede wszystkim mi przykro, no bo jak coś zepsuje, coś źle w uchu. To jest mój problem, słuchajcie. Czyli wracamy do tematu zdjęcia panelu. Zawiązałem już przewód dookoła, niech ja go odwiążę. Lubię ekspresy z wypinanym przewodem, bo to robi robotę po prostu. Rozkminiamy. Jak to się tu trzyma? No słuchajcie, na pewno się trzyma śrubek, krętów. Pytanie, czy trzeba demontować tą wylewkę? Jak trzeba, będziemy prowadzić, słuchajcie, dochodzenie, jak to zrobić, nie? No jak inaczej? Nie da się inaczej. Może jak odkręcę te śrubki, to po prostu zejdzie. Tak też może być. O, o, o. No aż takie by to było łatwe, nie wierzę. Patrzcie, mamy sposób. Można tą wylewkę myć, słuchajcie. No teraz zapsikać tutaj, ale widzę. Nie chcę też szarpać za daleko, żeby mi tu coś nie zeszło. Bo dzisiaj dosłownie, pozdrawiam cię, Sinus. Padło pytanie. Zdarza się w Latte Go. Ja już słyszałem, takich przypadkach nie miałem osobiście, że jak wkładacie tackę, to on nie widzi włożenia tej tacki i to przykład z dzisiaj, od kumpla, u jego mamy bodajże, ile dobrze pamiętam, jest taki problem, że trzeba wtedy wkładać tackę, pokażę wam. Tak pracuje od nowości podobno ta pani, pozdrawiam serdecznie, że żeby ekspres widział tackę, to muszą coś tu podłożyć, żeby ona trochę się wyprężyła do góry i on wtedy, już wam pokazuję, jak to działa. On wtedy wciska ten element tu. Nie wiem, czy to widać. Widzicie? Wciskam plastik. Zresztą widać, jak to pracuje tutaj. I ten element... Dziwna to jest konstrukcja, powiem wam szczerze. Wciska tego mikroswitcha, którego tu widać. Do tego mikroswitcha na szczęście można się dostać bez rozbierania tego frontu. No bo jego widać tu. Jego widać z tej strony. Trzeba po prostu obrać ekspres ze skórki, jak ja to mawiam. No ale dobra. My musimy zdjąć cały front. Wyzwolenia, ale on się tu jeszcze czegoś trzyma, no więc badamy, czego się ty dzi dotrzymasz. Tu u góry widzę jakieś takie zaczepy. Widać to? Widać. To pewnie trzeba podnieść do góry. O, idzie! Jeszcze się tu trzyma, widzę czegoś. Tu już puściło, widzicie, ten panel już tu się nie trzyma. Tu się czegoś trzyma, pewnie ma iść do góry. Widać? Coś tam widać. Ale jeszcze tego pewności nie mam. Tu mam śrubki odkręcone. Czy ja tu coś muszę więcej zrobić? Spróbujmy. Tylko podważał będę... Oram tamtym przewodem po śmieciach. Podważał będę plastikiem. O! Trop był dobry, słuchajcie. Widać. Widzicie? To był zaczep taki nakładany. No kurna. Ja to lubię, powiem wam, takie akcje, bo to jest... No coś nowego w serwisie. Nie zawsze. Teraz jeszcze tu. Rozkminka tego rogu, bo on nie chce zejść.
O co tu chodzi? Tu jest zatrzask. Widzicie go? Widzicie gościa? Zasłaniam własną gębą. Czekajcie. Lumix. No nie wiem, czy to widać, bo jest dosyć ciemno, ale chyba chodzi o to. Chyba chodzi o to. Zaraz się dowiemy. Albo i nie. Przewyknij, co tu trzyma. A spojrzę sobie od góry. Wiecie, to złamać to nie problem, nie? O, o, o. A, dobrze kombinowałem. Tu był zatrzask. Zaraz wam to wszystko pokażę. Wpinam sobie panel. Wpinam sobie panel. Mamy problem z głowy. Przewodzik odpięty. Wpinam sobie panel. I teraz czy ja muszę wyjąć tą wylewkę, czy ty mi dzido wyjdziesz stąd? Tu jest cały ten mechanizm właśnie. Jeszcze uważajmy na ten mechanizm. No to jest taka dochodzenie, jak to rozebrać. Czy tu się coś trzyma? Coś się trzyma. No rozkładamy, będziemy to składać najwyżej potem. Czekajcie, tu coś jeszcze trzyma. Na pewno trzyma wężyk. Na pewno trzyma wężyk, ale wężyk nie trzyma panelu. No widzicie, jak to, jaka to zabawa. Tu jest jeszcze jakiś zatrzask. Coś wypadło. Widzicie? No, samo się rozkłada. Ratunku. Już wam pokazuję, co to jest. Śrubka od sprzęgła spieniacza, tu widoczna. No to jest chyba ten element, słuchajcie. Chyba ten. Ułamany. Czy ten? Nie, no tu, stąd prawdopodobnie. Znalazła się zguba. To nam wychodzi. Teraz delikatnie, bo jak się wysypią jakieś części, to będziemy po schemacie szukać, co to jest. Czy ja przez tą wylewkę się przecisnę, czy muszę ją wyjąć? Nie widzę, ale zaraz pewnie ujrzę. Bo tu na dole jest krateczka, tak to mi nie wyjdzie raczej, nie? Tak to mi nie wyjdzie, no ale jak to zdjąć? Pewnie trzeba z tej windy wyjechać, dobra. To nie ryzykuję. Szampana nie piję. Ale nie da się tego jakoś prościej? Nie wyjdzie mi jakimś trikiem, jak te zabawki, słuchajcie, dla dzieci, do wkładania tam w kształtów, w przedmioty i tak dalej. Nie da się tego jakoś oszukać. Wiecie, to mógłbym wyrwać tak naprawdę, bo to jest do wyrzucenia, ale... Czemu ta wylewka opada? No dobra, to wyciągamy tą wylewkę. I teraz wyjdzie na pewno. A przynajmniej takie są rokowania. No, wężyk trzeba odczepić, tak? Logiczne. No i mamy element wymieniony, znaczy wymieniony, no jeszcze trzeba wyjąć panel, spójrzmy jak on tu siedzi, no tak, raz, dwa, trzy zatrzaski, prościej jest zdjąć cały front niż wyciągnąć panel, no to teraz panel, tu wyszedł, nie wyszedł, trzeba go wycisnąć, może dołem będzie prościej, może nie, o, 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 wychodzi, wychodzi, wychodzi i teraz góra. Lubię takie akcje, które robię pierwszy raz, słuchajcie, bo... No bo to coś ciekawego, coś nowego. Widać, połamane oba. Gdzie jest drugi? No to szmelc, wiadomo. Panel gdzieś w bezpieczne miejsce. To na razie na bok. Kto to w ogóle... Out of there. Zobaczmy, jak ta wylewka tu działa, słuchajcie. Zobaczmy, jak tale by autobusem skosił człowieka. Znaczy, samochód wyjechał. Ustąp pierwszeństwa przejazdu. To dosyć ważna zasada, drodzy kierowcy. U mnie tu już było parę dzwonów przed firmą, słuchajcie. Dobra, wracamy na Lumixa. Sprężynki, cudeczka. Tak wygląda wylewka. Oczywiście ją teraz. Zróbmy to od razu, słuchajcie. Niech ona sobie tu namoknie. Bo teraz mi jest łatwo ją wyczyścić. Ja już nie mogę się doczekać. Mocna dzida, 90%, słuchajcie. Robusty, 10%, o. Znajdują się, słuchajcie, końcówki połamane. No, dostał porządnie ten ekspres w transporcie. Na szczęście bardzo poważne rzeczy się nie wydarzyły. 90% robusta, przypominam, robusta. 10% arabika, ona się tu uśmiecha do nas. Zza ekspresu. No i co tu mamy za konstrukcję? To jest ten element, o którym mówiłem. Teraz mamy go na wierzchu, to wam go pokażę. To jest ten element. Dziwna ta konstrukcja, powiem wam. Który tu widać. Wciska tego mikroswitcha. Jego tu widać, słuchajcie. O.
jak przesuwamy to do góry, jeszcze to gibam tym ekspresem na wszystkie strony, chyba widzicie, przesuwamy ten plastik do góry, tu się wciska mikroswitch, o, spróbujmy, o, słychać nawet. I to jest czujnik tacki. W większości ekspresów on jest gdzieś na dole. Philips sobie to wymyślił tak, jak sobie wymyślił, słuchajcie, no pff. Czy to dobre, czy to złe? Nie wiem. Zapomniałem. Dzisiaj bez wisiora, słuchajcie. Dzisiaj bez kajdan, bez wisiora. No bo tak. No ale jak, gdzie bez kajdana, Phil? Dobra, słuchajcie, to wylewka. Dajcie mi chwilę, ja wezmę pauzę. Pójdę ją umyję. I do was wrócę. Powiem wam, że czasami to się zastanawiam nad taką kamerką POV, nawet jakimś, nawet Full HD. Bo tyle, co z tego wyleciało, słuchajcie, syfu, a zobaczcie, ile tu jest zakamarów w tej wylewce. Jeszcze jest brudna, nie? Zobaczcie, jakby wam to do światła pokazać, tak żeby było dobrze. Zobaczcie, ile tam jest zakamarów. No widać przelot do wylewek. No, wyleciało z tego farfocli, słuchajcie, nie mało. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Czy ja tu coś zgubiłem, czy nie. To przy... A, czyli to jest tylko na wcisk, słuchajcie. Czyli te dwa białe elementy to są ślizgi. Bo jak wyciągałem, to mi to zaczęło strasznie luźno chodzić. A tu jak przyłapiemy wkręty, no to zobaczcie. No dobra. To montujemy nówkę. Tu wszystko wygląda dobrze. No dalej już nie ma sensu rozbierać. Tutaj wszystko działa. Switch działa. To zakładamy. Panel sobie już wepniemy. Tak czy nie? Chyba tak. Chyba panel wepniemy później. No to teraz trzeba to złożyć. Czy ja coś muszę wiedzieć? Patrzcie, tu jest stary wężyk. Ja dostałem z nowym wężykiem dzietto sprzęgiełko. Czy podepniemy do starego? Podepniemy, wymienimy ten wężyk. On sobie tu idzie tędy. Na razie go wyciągam. On idzie bezpośrednio, słuchajcie, do zaworu spustowego, więc wszystko jest jasne. Może ja trochę przekręcę w tą stronę. Nie będę tą małą moją, małym moim monitorkiem, czyli tym, wam zasłaniał. Składamy, odpalamy, ja chcę się dzidy napić. Jak wam się nazwa podoba? Powiedzcie, głupie to, czy to nie głupie? Zakładamy. To musi wskoczyć, właśnie o to chodziło. Ten element, zaczep, musi najść na tą krawędź. Tylko jeszcze wylewkę trzeba włożyć. Prawda? No prawda. Czyli to jakoś będzie chyba jakoś tak, nie? Teraz jak ja to wyjąłem, że teraz nie chcę wejść? Może tędy. O, chyba jakoś tak będzie, słuchajcie. I ona jeszcze musi, zanim tutaj się zabierzemy, wejść tu. No logicznie. O, o, trochę strzela, ale tu się nic nie dzieje. Gdzie zje? Ona już teraz nie wypadnie. Zanim sobie to pozasłaniam, warto ten wężyk. Ten wężyk czy wymieniać? Słuchajcie, to jest zawsze odwieczne pytanie. Można go wymienić, natomiast on jest odbarwiony, on nie jest brudny. Na razie chodzi o to, żeby go złożyć. Sam się z tego kawy napiję, żeby wam pokazać, że się nie boję. To jest silikon, on się odbarwia od kawy, no przez niego zawsze płynie kawa. Czy ja to dobrze złożyłem? Chyba dobrze. No to teraz tak, tu dołem, przypominam, tu dołem musi nam wejść. No jakby było ok. Tu górą musi nam najść. Właśnie, teraz to, teraz jest 15 punktów programu, które muszą się, słuchajcie, zgodzić, więc ja tu będę łeb w kamerę wkładał. No bo nie mam innego wyjścia, tak? Teraz tu musimy przejść górą, dobra, tu jako tako siedzi. Ciekawe, czy to będzie spasowane, dobrze. Tu musimy podejść chyba w dół, albo i w górę, nie wiem. O, tu jakby wskoczyło. A tu jeszcze nie, ale dołem wskoczyło, prawą stroną wskoczyło i lewą stroną też wskoczyło, słuchajcie. Gdzie te wkręty? Dwa czarne wkręty. Ciekawe się trafił przypadek, słuchajcie, nie było potrzeby i oby nigdy nie było potrzeby, słuchajcie, żeby wam wymieniać ten panel frontowy. To jest praca, jakiś tam czas, to jest koszt plastików. No tu by nie było takiej potrzeby, żeby... Błąd. Żeby nie to, już popełniłem błąd, ale na szczęście nieduży, żeby nie to, że to sprzęgło się wyłamało. Właśnie, tak a propos sprzęgła. Wyciągamy. Teraz już
możecie zobaczyć, że robię to sprawniej, bo już wiem jak, tak? To zawsze powtarzam i będę powtarzał. Wszystko jest łatwe, jak wiecie jak. Wypadałoby przykręcić tutaj to sprzęgło, tak? No tak. Bo bez niego nie będzie mleczka. Ten film będzie się pewnie nazywał Bez dubli, jak rozebrać panel, wymienić sprzęgło, zajrzeć do mikroswitcha i jak porządnie wyczyścić wylewkę, tak? Czemu ja tak ciągle tak mówię? Jakieś maniery. Tutaj pamiętajcie, że kręcicie w plastik, nie na siłę, najlepiej nie wkrętarką. Choć wiecie, że jestem fanem wkręcania wszystkiego wkrętarką, to krew? Nie, to jakiś taki znaczek firmowy Philipsa. Pewnie ktoś to sprawdzał. Pewnie to jest znaczek technika, że coś tam sprawdził, że uszczelka jest włożona. Miejmy nadzieję, że się nie pomylił, bo nie sprawdzałem, ale siedzi ten wężyk. Tutaj musi być dobrze skręcony, ale bez perwersji. No to teraz, jak już mamy sprzęgiełko, to się nazywa chyba sprzęgiełko, no sprzęga się na tym zbiornik. To teraz jeszcze raz. Tu. Musi wszystko się ładnie zgodzić. A zgodzić się nie chce. Dobra. No i ta zabawa zaczyna się od nowa. Najpierw w dół, tak to robiłem. Teraz tu. No i siedzi, widzicie? Raz się to zrobi, jak już macie jakieś takie, wiadomo, no to jest doświadczenie z innymi ekspresami. Raz się to zrobi i to działa, i to już idzie łatwo. Nie bawię się teraz, słuchajcie, w wymiany wszystkich uszczelek, bo to jest już tyle razy na kanale pokazywane, że... O, nawet nowe uszczelki na wężyku, profesjonalne podejście. To już było tyle razy na kanale pokazywane, że przegląd tego ekspresu, testy, to już później. Silicon Baby. Mar, żeby ładnie się ułożyły. Nie musicie go dawać, często o to pytacie. Nie musicie go dawać, ale wtedy wam się ładniej układają uszczelki. Pomagamy sobie śrubokrętem, żeby to wcisnąć. No i zawleczka. Standardowo, to wokół tego elektrozaworu to już było dużo. Zawleczkę włóżcie dobrze, nie tak jak ja. Co ona tak nie wchodzi? Weszła czy nie weszła? Coś mi się tu nie podoba? Czy to dobrze ty weszłaś, zawleczko? Czy nie dobrze? Coś mi się tu nie podoba. Czekajcie. Co tu się dzieje? Nie, no jest okej. No tak mi się chyba tylko coś wydawało. Dobra, siedzi. Mężyk stary dla potomnych. To siedzi. Czy ja nie za wcześnie to założyłem? Nie. No i teraz jeszcze to. No i panel by się przydał, nie? Wypadałoby, nie? Układanie przewodów później, on chyba tędy wchodził, prawda? Tu widzicie, jak to pracuje. A, no i czemu mi nie mówicie? Śrubki. Dwie śrubki trzymające wylewkę. To jest właśnie ta pęknięta końcówka. Czarnych śrubek mi zabrakło. To też nie stanowi problemu, bo czego jak czego, słuchajcie, ale u mnie śrubek to jest dostatek. Mamy. To nie jest wkręt. To jest wkręt. Dobra. Na pobocze idę. No to jeszcze raz tutaj podważam te... To tak będzie latać? Naprawdę? Plastik fantastik, słuchajcie. To jeszcze raz. Tu. Gdzie ta dolna? Gdzie ty tu byłaś? Tu. Dobra. Tu. Teraz gdzieś tu, pod palcem. No tam są takie wciski, no. Trzeba je wyczuć, słuchajcie, no nie ma innej drogi. O, a tu dalej, to już tak z wyczuciem, ale schodzi. Dobra, no wkręćmy te brakujące śrubki, żeby nie było, żeby nie opadała wylewka. Dzisiaj też śmialiście się na live w poniedziałek, unplugged, a jakoś tak mam ochotę sobie pokręcić śrubokrętem. Nie, wiecie, jak rozkręcałbym na przykład Express Melita. Express Melita ma trylion śrubek. No to bym użył wkrętarki, ale tutaj obudowa to już rzecz wtórna. Chodzi o to, żeby się napić czego? Mocnej dzidy. Dokładnie. Taki jest cel, dlatego i robota się, słuchajcie, klei. Nawet nie będę zakładał na razie osłony. Trzyma się. Dajemy panel, jeszcze tylko sprawdźmy, czy on na pewno
No to tak nie będziemy zakładać, nie? To taki Tuning Expressu. Chyba by nawet wszedł. Wtyczunia. Ona się wam tu naturalnie wygina, jak należy ją wpiąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jeszcze mogę się mylić. Tak. No, wypnijcie tak, jak wpięliście. Polecam. Nawet nie mam pewności, czy to dobrze zrobiłem. Dowiemy się za chwilę. Mogłem tego nie wpinać od razu. To co? Wszystko podłączone? Wiadomo, wężyki do czyszczenia, bo rudo jest tutaj strasznie. To włączone, to włączone, to podłączone. Tutaj ten elektrozawór jest źle ułożony, ale to są wtórne rzeczy. Palmy go, zobaczmy, czy panel działa. Działa! Robimy pauzę, idę po wodę. Idę po... notatkę mam. Pustą. Idę po wodę. I pijemy mocną dzidę. Jestem, słuchajcie... nie mogę się doczekać. Lubię takie nowości, lubię nowe kawy. 90% robusty. 90% robusty. No ale dobra, odpalmy go. Żeby odpalić ekspres, podłączcie go do prądu. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Go. Weźmy go na razie na tą stronę, żeby zobaczyć, czy nic się tu z wężyków nie leje. On się grzeje, sygnalizuje nagrzewanie. Dajmy go tu, trochę bliżej. Mam przygotowane szklaneczki, słuchajcie. Tu jestem tu dobrze przygotowany. Mleka nie będziemy spieniać, on spieniał mleko. Podłóżmy. Brak wody? Ach, niedociśnięty zbiornik był, dobra. Mrugają lampeczki, które sugerują, widzicie? Nie widzicie. Kręcą się, sugerują grzanie. Miejmy nadzieję, że ono nastąpi. Dobrze, że pusty. Patrzymy teraz, czy nic się nie dzieje. Oczywiście zawsze z ręką na pulsie. Woda płynie. Trochę go przepłukamy, bo on trochę stał. Co to za chlapki? Tu się nic nie leje. Puścimy teraz tędy wodę. Nie wiem, czy ten przewód był tak, zaraz sobie to sprawdzę. Na razie niech będzie tak. Czy ty masz hot water? Ma. No to jedziemy z hot water. Play. Nic się tu nie leje, płynie. Jeszcze spojrzę, czy z gniazda nie płynie. Nie płynie. To powinno być przełożone tyłem, to już wiem. No ale to jakby jest wtórna rzecz. Zróbmy mu kawę mieloną, niech on ruszy wodę w zaparzaczu, żebym nie pił, słuchajcie, wody, która tu stała od 3 tygodni. Mielona kawa, to chyba się ten przytrzymywało, dobrze pamiętam? A, trzeba wybrać kawę, jakąś dużą. Przytrzymajmy. Mielona. No i ogniem. Na co czekamy? Musi przemyśleć sytuację chłopak. Pół godzinki nagrania, ale już kończymy. No a ja szykuję dzidę. Woda się leje, wszystko się tu zgadza. Nic się nie dzieje. On będzie tak chlapał, bo tu idzie pod ciśnieniem z wężyka. Trzeba by to było domknąć, no ale nie chcę domykać, bo jeszcze tego nie umyłem. Niech sobie chlapie, jak lubi. Tam da da dam. Niech on się płucze. Mocna dzida. Pierwsze otwarcie, słuchajcie. Nie wiem, jak wam to pokazywać. Czy na tym ujęciu? Czy na tym ujęciu? Jak będę ją degustował, to wam pokażę na tym ujęciu. Widać, że leci gorąco. Kawa palona 18 stycznia. Czyli jak dzisiaj mamy, ja nagrywam we wtorek 23. Wy oglądacie to pewnie 24. A może to dzisiaj puszczę. Kto wie? Co tam się dzieje na tej ulicy? Teraz ktoś trąbi. Nuty zapachowe. Będę się wygłupiał. No, aż jest taki, powiem wam, mocny taki zapach jest. Wysypię jej trochę na rękę. No widać, że robusta. Przeważa, bo malutkie ziarenka. Malutkie ziarenka, już wam to pokazuję, nawet wam zbliżę. Pójście. Ostrości, daj mi siłę. Zobaczcie, ładne te ziarenka są. Pamiętajcie, to są połówki ziarenek. One są malutkie, jakbym wysypał tu arabikę,
to byście zauważyli. No, pokażę wam w oddaleniu, jakie one są, bo tutaj to nie mamy perspektywy. No dobra, pijmy ją. Pijmy dzidę. Pasuje, nie? Pijemy dzidę. Oczywiście ja wymielę z młynka jeszcze, tu wsadzę szczoteczkę, bo tu są resztki spleśniałej kawy. Po co ja tego tyle nasypałem? Nie wiem. Stój tu, dzido. Teraz wszystkie teksty, słuchajcie, pasują. Jakaś czysta szczoteczka w miarę. Zrzućmy tutaj tą kawę, która tu zaschła. Żeby nie pić pleśni, nie psuć sobie smaku. Dobra, na razie mielimy ją. Mielmy ją do testowego filiżanka, filiżanki. Żeby patrzeć, jak ona wygląda. Ta to będzie jeszcze ze starą kawą, która była w młynku. Walimy na maksa. Parzymy. Zobaczymy, jak się mieli w ogóle. Chyba grubo. Ledwo się zaparzasz, słuchajcie, zamknął. Nie wiem, czy go nie cofnie. Cofnie. Nie, da radę. Ta woda, która się tu... A, nie dał rady. Musimy przeregulować młynek. Ale zobaczmy, co on zrzucił. Bo on teraz... Ekspres, jak się wam nie zamknie zaparzacz, czyli było za dużo objętościowo kawy, to on jeszcze tak parę razy spróbuje ją zrzucić. Zaraz to zresztą zobaczycie. No, regulacja młynka, słuchajcie. Ale tej kawy tu nie ma, wbrew pozorom, za dużo. Może trzeba mu przesmarować uszczelkę? No dajmy mu drugą próbę. To było ze starą kawą. Ja troszeczkę podrobię, nie, podrobię, że tak powiem, omielenie. Mam tutaj mój przyrządzik. Czyli standardowo na pracującym młynku kawa mocna, ognia, a grubo się mieli. Myślę, że będzie dobrze. Może jeszcze nie za tą kawą. Grubo widać, bo od góry możecie przy rozebranym ekspresie patrzeć, jak ta kawa się mieli. Było grubo, ale to on zrobi. Robusta ma bardzo dużo kremy, mam nadzieję. To jest jeszcze testóweczka. No ale patrzcie. Widzicie, co tu się dzieje? Czy wy widzicie, co tu się dzieje? Mówiłem, że Robusta ma dużo kremy. To Robusta buduje kremę w kawie. Patrzcie, od pierwszego strzała jest pół filiżanki, słuchajcie. No widać to, nie? Dobra. Tej jeszcze nie piję. Jeszcze zrobię jedną, sprawdzając, jak nam się to mieli. Czyli to samo. Teraz będzie ok. Następna kawa jest do picia i do testowania. Wytrę sobie filiżankę. Nawet ją, słuchajcie, nagrzeję. Zrobię wszystko zgodnie ze sztuką parzenia kawy, oczywiście w kolbówce, no bo to jest tylko automat. No ale widać chyba, nie? Aż wam tutaj obniżę kamerę, bo to kawa jest tu bohaterem. Widać, że tu jest sama krema w tym momencie. Widzicie ten efekt? Ten, który miała się zawsze. No mocna dzida. Dobra, wylejmy ją. Zróbmy to, na co tu wszyscy przyszliśmy. Znaczy tak naprawdę ja mam nadzieję, że kawosze, kawożłopy, jak się tu nazywamy na grupie na Facebooku, do której zaznaczam, link macie w opisie filmu. Zagrzejmy sobie filiżankę. Bo filiżanka powinna być, pamiętajcie, ciepła. Czekamy, podgrzewanie grzałki. Czekamy, kończymy. Mam nadzieję, że mi nie pęknie w ręku, bo już mi jedna tak pękła. Mnie nie oparzy, bo ona ma podwójne dno. No tak. Myślę, że się zagrzała. Pierwsze oficjalne picie mocnej dzidy, słuchajcie. Parzę dużą, zatrzymam sobie. Pierwszy! Chociaż już dzisiaj wyjechała, wyjedzie do paru osób, jeszcze nie wysyłałem. No syropek! Ach, polał filiżankę, gamuń. No syropek, słuchajcie.
Tak się parzy kawa w jurach, słuchajcie, tylko wtedy nawet arabika. Stop. Zbliżam wam. Jak to wygląda? Ostrzymy. Widzicie, co tu się dzieje? Wiecie, ja ten widok uwielbiam. No dobra, słuchajcie. Ostrzymy na ekspres. Będzie gorąca. Ale kremy, patrzcie. Ale kremy. Ale czarna nalewka. Dużo kofeiny. Ale dobra. Na razie się samej pianki tak naprawdę napiłem. Pianka jest bardziej goryczkowa. Nie ma tego strzału goryczy, słuchajcie, nie ma. Absolutnie. Taka... Nie wiem, mam taki smak sprzed lat takiej kawy, słuchajcie. Taka ziemista bym powiedział, może nie, to nie jest to słowo. No czuć, że to jest taka kawa z jajem, słuchajcie, z pazurem. To jest chyba moja ulubiona kawa nowa. Naprawdę, z tych trzech. Tylko pamiętajcie, ona ma dużo kofeiny, więc dla osób, którym się po jednej kawie ręce trzęsą, trzeba uważać. Zero kwasowości, zero kompletne. To jest to. Jest gorycz, ale nie jest taka wykręcająca, jakaś taka odrzucająca, raczej przyjemna. Jeśli oczywiście macie uraz do goryczkowych kaw, no to nie dla was, bo tutaj jest głównie wyczuwalna taka gorzka czekolada z dodatkową goryczą. No powiem wam, kawa z charakterem na koniec zostawia taki film na... Kurna, gadam jak jakiś zawodowy kapteister. Zostawia taki... Nie mogę się powstrzymać. Taki fajny, goryczkowy posmak na podniebieniu. Kończymy. Mocna dzida, dostępna. Co do cen, co do zamówień, maila macie w opisie filmu. biuro@coffeedoctor.pl. Piszcie, wszystko wam odpiszę. 90% robusty siekiera, 10% arabiki. Zielona, najdelikatniejsza z naszych kaw, 15% robusty, 85% arabiki. I czerwona, której nie ma, już skończyła się, ale będzie, zamawiam na bieżąco. 60% arabiki, 40% robusty. biuro@coffeedoctor.pl. Philips Latte Go, naprawiony, połamany przód, wszystko do poskładania. Dzwonię do klienta, bo trochę już czeka. Miłego dnia. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Dajcie lajka, dajcie suba, jak się podobało. Zapraszam po dzidę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.